29 września zakończył się rok Archanioła Michała, który Kościół w Ukrainie rozpoczął 3 grudnia 2023 roku. Eucharystii z okazji uroczystego zakończenia tego roku w Sanktuarium Matki Bożej Tartakowskiej przewodniczył emerytowany biskup diecezji odesko-symferopolski Bronisław Bernacki. Uroczystość ta rozpoczęła się procesją z figurą świętego Archanioła, która przybyła z Gargano oraz modlitwą o wstawiennictwo świętego Michała Archanioła w intencji sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, a także w intencji naszych obrońców i żołnierzy oraz o potrzebne łaski dla wszystkich wiernych Ukrainy. Na początku mszy święty biskup emeryt Bronisław Bernacki przywitał obecnych i powiedział: kazanie wygłosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, w którym przypomniał historię objawień Archanioła Michała oraz opowiedział o wędrówce figury świętego z Gargano po parafiach naszej archidiecezji. Na zakończenie metropolita lwowski podziękował wszystkim obecnym za wspólną modlitwę, a w szczególny sposób przewodniczącemu uroczystości biskupowi Bronisławowi Bernackiemu i złożył mu najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 80 lat życia, który będzie obchodził jutro. Dzięki Bogu, tyle zebrało się tutaj was w kościele i ja z całego serca chcę podziękować arcybiskupowi Mieczysławowi, że zaprosił mnie tutaj, bo ja już jestem najstarszy latami w episkopacie Ukrainy, znaczy to najstarszy rokami. Ale, znaczy, jeszcze przyjechałem tutaj i wspólnie z wami modliłem się tak, że arcybiskup, bardzo jestem wdzięczny za zaproszenie, bo też i przeżyłem to wszystko tak samo razem z wami, dziwiąc na tę świątynię, która tak zniszczona. I przyszło mi na pamięć, że kiedyś lwowskie biskupy jeździli po tej terytorii, значить святили ці святині нові, консекрували їх. Були тут великим батько, людей було, співи були, де всього. А потім був занепад. Занепад не було. Значить, комуна все нищила, ломала. І не тільки в святині, але й серця людські. І сьогодні, і на теперішніх біскупів, і на священиків припадло нове, не тільки відновити те, що старе, ще заховалося на святині, але відновити і парафії. Так же тішуся, що тут в Львовській архідіцезії мається такого арцепастежа, який, звісно, не тільки вже однавя, але й будує костьоли. Я вітаю тобі цю землю, як мені тоді епископ назначив настоятелем, і прошу, щоб ти звідси розпостер свої крила і охороняв всіх нас. Святого Михайла прийняти благодать і ласку. Вода освячена до хлопники. На колінах прибігає темна гра, благословена ти поміж жінками, і благословен твій Ісус. Душа Господи, помилуй, Христе помилуй.
który się zjedliał